Rozszerzenie wojny jest nieuniknione. To groźby Iranu w stronę Izraela. O rosnącym ryzyku eskalacji konfliktu izraelsko-palestyńskiego na cały Bliski Wschód w przyszłą środę będą rozmawiać przywódcy USA i Chin. Sytuacja na Bliskim Wschodzie zaognia się. Premier Izraela Benjamin Netanyahu mówi, że jego kraj jest zaangażowany w globalną bitwę przeciwko osi terroru kierowanej przez Iran. Jeśli Bliski Wschód wpadnie na oś terroru, następna będzie Europa i nikt nie będzie bezpieczny. To nie jest bitwa lokalna, to bitwa globalna. Iran już straszy, że rozszerzenie zakresu wojny w Strefie Gazy jest nieuniknione. Do wojny przeciwko Izraelowi przystąpiła jemeńska organizacja Houthi. Izrael jest pod regularnym ostrzałem rakietowym i dronowym od strony Jemenu. Jemeńskie siły zbrojne w dalszym ciągu prowadzą operacje wojskowe w celu wsparcia słusznych skarg narodu palestyńskiego, dopóki nie ustanie izraelska agresja na naszych braci w Gazie. Ostro zareagowała także Arabia Saudyjska. Potępiamy sytuację, w obliczu której znajduje się Strefa Gazy, wynikająca z ataków militarnych, ataków na ludność cywilną oraz łamania prawa międzynarodowego przez izraelskie władze okupacyjne. O sytuacji w Strefie Gazy rozmawiali dziś przywódcy Kataru i Egiptu. Kraje te chcą podjąć wspólne wysiłki na rzecz pokoju i deeskalacji konfliktu. Priorytetem jest także walka z kryzysem humanitarnym w Strefie Gazy, który z dnia na dzień się pogłębia. Ciężkie walki między żołnierzami a bojownikami Hamasu toczą się w centrum Gazy. Konflikt, który trwa już od miesiąca, pochłonął życie ponad 10,5 tysiąca osób. O napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie w przyszłą środę będą rozmawiać przywódcy Chin i Stanów Zjednoczonych. Amerykańskie władze chcą, aby Chiny użyły swoich wpływów w Iranie, by odwieść Teheran od eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie.